Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Mam dzisiaj dla Was coś naprawdę fajnego. Pięć paskudnych, ale jednocześnie śmiesznych artykułów, czy też produktów, a na pewno gadżetów, które będę listować od najniższego, czyli od miejsca piątego. Coś, co będzie można, czy można właściwie wykorzystać, by kogoś wkręcić, zrobić sobie z niego żart. Miejsce piąte, słuchajcie, żygowina. Jest po prostu turbo ohydna. Taki sztuczny kleks, który może imitować właśnie wymiociny, na przykład, nie wiem, żeby kogoś wkręcić po imprezie, jakieś tutaj kawałki pizzy czy czegoś, tutaj jakaś taka piana, och, naprawdę imituje wymiociny naprawdę idealnie. Można położyć to na ziemi przed pokojem po imprezie i naprawdę, no, wiele osób może się zdecydowanie wkręcić, że to faktyczna żygowina. No, gadżet do paskudnego żartu zdecydowanie nadaje się idealnie. Dobra, no to teraz czwarte miejsce, przepraszam. Od końca, czyli sztuczny bobek. Kupa taka, o. Wygląda to jak faktycznie kupa, jednak jest to długopis. No i też można sobie kogoś nieźle wkręcić. Podkładając to komuś pod nogi, można też tym pisać. I ktoś może się nieźle zdziwić, czym my tak naprawdę próbujemy coś w zeszycie napisać. Także no, miejsce czwarte. Ten właśnie długopis w kształcie kupy. Bobka kupy. No i cóż, moje miejsce to miejsce czwarte, tuż po Żygowinach. No i teraz zobaczmy, co jest jeszcze mocniejsze. Miejsce trzecie. Słuchajcie, paczka gum od Wrigley's, przynajmniej tak wygląda. Bardzo wszystkim znana, standardowa, taka klasyczna paczka gum w listkach. No, wygląda naprawdę realnie, słuchajcie, musicie przyznać. No i cóż, mogę się ktoś może zdziwić, ciągnąc jedną z tych gum, bo razi ona prądem. Au! O matko, matko, matko! Dobra. Słuchajcie, no naprawdę niezbyt przyjemne to uczucie. Dość podły żart, trzeba przyznać. Także jest to rażący prądem gadżet w kształcie gum od Wrigley's. No, niezła niespodzianka, to dla kogoś może być zdecydowanie. Co jest na pudełku tutaj napisane? Może to złóżmy z powrotem. No naprawdę, nie lubię tych rażących prądem gadżetów, bo zawsze mnie to strasznie stresuje. Zwłaszcza, że wiem, czego mogę się spodziewać. Po kilku sekundach ten prąd razi w palce. Chewing gum shock, czyli, no cóż, no, guma rażąca prądem. Drugie miejsce, słuchajcie. No to tutaj ten sam żart, tylko rażący prądem długopis. Wygląda on zupełnie normalnie, stąd moje drugie miejsce, dlatego tak wysoko jest na liście. Jest dokładnie taki sam jak gumę od Wrigley's, teoretycznie od Wrigley's. Też razi prądem, tylko tutaj ciągniemy gumę, tutaj natomiast próbujemy nim po prostu coś napisać. Chcąc go użyć, przyciskając właśnie guzik u góry, nie, możemy go zostawić na przykład na stoliku, no i próbując nacisnąć, by coś napisać, razi prądem. Och, jak mi to stresuje. A teraz nic się nie dzieje? No, wygląda naprawdę jak zwykły długopis, słuchajcie. Oj, próbuję go nacisnąć i zobaczmy. No, tak, zdecydowanie. Razi prądem. No więc jest według mojego uznania na drugim miejscu. Przed gumami. Bo chyba jeszcze mniej bym się spodziewała takiego efektu, gdyż no cóż, no, w paczce gum można się jeszcze dopatrzyć oszukaństwa. Tutaj, no, ciężko, bo wygląda bardzo, bardzo realnie, jak zwykły długopis. Także moje miejsce drugie, Shocking Pen. No i pierwsze miejsce na liście okropnych, śmiesznych gadżetów. Pierwsze miejsce dla tego właśnie sprayu. Ohyda, co jest turbo obrzydliwe, słuchajcie. Ma to naśladować bąki. Także, no, spray imitujący zapach właśnie bąków. Ohyda. Po prostu, nie wiem, po prostu aż mam dreszcze na plecach. Nawet nie chcę tego
Fuj, mega intensywnie śmierdzi. To mogę was zapewnić na 100%. Nie będę tego rozpylać, nie mam ochoty tutaj zostać z tym zapachem. Słuchajcie, wystarczy powąchać samą górę tego sprayu, żeby być przekonanym, jak mocny, intensywny on jest. Także no, zdecydowanie w moim mniemaniu jest to najgorszy, najobrzydliwszy z tych śmiesznych gadżetów do robienia komuś żartów, wkręcenia kogoś. Mamy jeszcze pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Także pięć śmiesznych gadżetów do zrobienia komuś ohydnego żartu. Dość podłe, muszę przyznać. No i cóż, które uważacie, że są najpaskudniejsze albo najśmieszniejsze? Piszcie oczywiście w komentarzach pod filmikiem. Bardzo chętnie poznam wasze zdanie, a może macie jakieś inne dodatkowe gadżety, które są wam znane? Piszcie również. No i cóż, lajkujcie, jeśli podobał się wam dzisiejszy filmik. No i cóż, oglądajcie na naszym kanale. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, no to gorąco zachęcam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!